Moją ambicją jest dopilnować, by cioci i jej rodzinie niczego nie brakowało. Zatem wypisz mi czek na wspomnianą sumę. Z przyjemnością, jeśli te pieniądze pójdą na słuszny cel. Na inwestycje, pomoc dla Fernandy, jakąś podróż. Doskonale. Chcę uruchomić interes. Nie potrafię pracować dla kogoś, zwłaszcza dla twojego męża, który był moim podwładnym. Niestety nie wierzę cioci. Doskonale wiem, co się święci. Nie wyłożę pieniędzy, które mają być użyte przeciwko mnie. Już na nogach? Obudziłem cię? Nie, kochanie. Ale wczoraj wieczorem dzwonił Mateo. W jakiej sprawie? Mam się dziś zgłosić do szefa castingu. Świetnie. Podwiozę cię. Nie trzeba. Mateo ma po mnie podjechać. Jeśli wejdę razem z nim, może uniknę czekania. Dobry pomysł. No to idę. Nie życzysz mi powodzenia? To dla mnie takie ważne. Jestem strasznie stremowany. Jak nie wypali, zapadnę się pod ziemię. Powodzenia, kochanie. Tylko nie godź się na byle co. Nie sprzedaj tanio skóry. Kiedy jej odmówiłam, spojrzała na mnie, jakby chciała mnie zabić. Dobrze, że dałaś jej nauczkę. Wreszcie do niej dotarło, że jest goła. Wiedziała, że ode mnie nie dostanie ani grosza. Liczyła na ciebie. Gdybyś mi nie powiedział, na co jej te pieniądze, wypisałaby mi ten czek. Jesteś dla nich za dobra. Oni nie zasługują na taką hojność. Jednak to moja rodzina. A ty nie idziesz do pracy? Mówiłeś, że zostawisz mnie sama. Chyba ściągnę tu Margaritę z panem. Nie chcę, żebyś była sama. I gdyby cokolwiek się działo, zaraz do mnie dzwoni. Obiecujesz? Nie daj się Lucrecji, gdyby znów naciskała. Pa, kochanie. Cieszy mnie szybka reakcja szanownej pani. Na czym to stanęliśmy? Nie ma pani jakąś kontrpropozycję. Nie jestem w stanie zdobyć tej sumy. Musiałabym okraść bank albo kogoś zabić. Proszę nie dramatyzować. Podsunąłem pani świetną alternatywę, która powinna dostarczyć dwojakiej satysfakcji. Interes w parze z przyjemnością. Czegoż chcieć więcej? Więc zgoda. Załatwmy to raz na zawsze. Proszę powiedzieć, gdzie i kiedy? Za 2 godziny. Czekam w zajeździe przy ulicy Jasminus, pokój 306. Więc wszystko przygotowano. Skąd pan wiedział, że dziś zadzwoni? Nie, pani, pierwsza mi ulega. Ten pokój mam zarezerwowany od lat.
Za 2 godziny. Czekam w zajeździe przy ulicy Jasmines. Pokój 306. Więc wszystko przygotowane. Skąd pan wiedział, że dziś zadzwoni? Nie pani pierwsza mi ulega. Ten pokój mam zarezerwowany od lat. Może by zamknąć drzwi i pofiglować troszeczkę? Oszalałeś? O tej porze? No wiesz, kobieta w każdym kalu, świetna bizneswoman, a w sprawach seksu jak pensjonarka. Mamy 20-letni staż małżeński. Dlaczego by nie kochać się o tej porze? Czy mężczyznom zawsze tylko świństwa w głowie? Dokąd właściwie idziesz? Na ścięcie. Chcę, żeby Lucrecia zaznała, co to jest być brutalnie gwałconą. Początkowo zamierzałem obejść się z nią jak najsubtelniej. Nigdy nie miałem w ramionach kobiety z jej sfery. Damy zawsze okazywały mi wzgardę. Więc masz okazję się odegrać. Chętnie sobie użyję. Podsumowałaś mi dobrą myśl. Lucrecia zapłaci wysoką cenę i guzik dostanie w zamian. Śpi? Chciałam się tylko przywitać. Cześć, Fernando. To drzemka, nic więcej. Co słychać? Możesz nas zostawić samym? Tak, ale daj znać wychodząc. Nie wolno jej być samej. Twój mąż bardzo cię kocha. I tak się o ciebie troszczy. Jest lepszy niż moich najśmielszych oczekiwaniach. Znasz to porzekadło? Boże, chroni mnie od wód spokojnych, bo wzburzonym sam sprostam? Tak. Co chcesz przez to powiedzieć? Świetnie. Teraz ćwiczenia oddechowe. Cześć wam. Wybywam. Dokąd? Pomedytować w bezpiecznej odległości. Możesz mi podać kulę? Mówię do ciebie. Sorry. Długo już chodzę? Jakieś pół godziny. Człowiek nie docenia tego, co ma. Przedtem nie myślałam nawet o chodzeniu, a teraz? Wszyscy tacy jesteśmy. Trzeba coś stracić, żeby to docenić. A ty coś straciłeś? Tęsknisz za Rosji? Nie, wcale. Wciąż cię dręczy, że jesteś gejem? Nie. Wpływa to po mnie. To jak? Podoba ci się jakiś facet? Lepiej mieć się na baczności przed takimi ideałami. Czasami to tylko gra prowadzona dla własnych korzyści. I posądzasz o to José Antonio? Tak. Czy wiesz, że kiedy leżałaś w szpitalu, on wracał do domu późno w nocy?
Bo codziennie przesiadywał przy moim łóżku. Tak, ale potem jeździł do firmy spotkać się z...